postanowiłem nagrać Draw My Life, czyli narysuj swoje życie. I w sumie od zawsze miałem talent do rysowania. I zawsze był ukryty. I w sumie dalej jest. Pyskowice, 29 czerwca 1991 roku. Tu się właśnie urodziłem. Stąd właśnie pochodzę. 29 czerwiec, to imieniny Piotra i Pawła. Stąd się wziął właśnie Paweł. Zawsze byłem spokojnym i w miarę uśmiechniętym dzieckiem. Chyba. Z dzieciństwa pamiętam, że lubiłem układać klocki, lub jak to woli, układać zaawansowane technologicznie budowle na poziomie kilkulatka. W końcu przyszedł moment pójścia do przedszkola. Nie przepadałem tam chodzić. Zawsze były setki innych ciekawych rzeczy niż przedszkole. W końcu jednak dorosłem. Przynajmniej wysokością i zamiast przedszkola była szkoła podstawowa numer 4 w Pyskowicach. Pierwsze 3 lata były w miarę okej. Trudna nauka czytania, liczenia oraz wszystko wokół takie duże i ogromne. Kolejne 3 lata były już lepsze. Jednak każdego roku miałem innego wychowawcę. Finalnie udało mi się zakończyć edukację na poziomie podstawowym. I to z wyróżnieniem. Niestety okazało się, że to jednak nie koniec edukacji. Czekało mnie jeszcze gimnazjum numer 2. Także w Pyskowicach. Tutaj czas bardzo szybko zleciał. Może nie byłem prymusem i skakałem pomiędzy trójkami a piątkami. Dobra, może czwórkami. Ale przechodzimy jakiś błąd z nauką. Wiecie, coś w tym stylu chyba. Bardzo dobrze wspominam gimnazjum. No może poza basenem dalej nie potrafię pływać. Finalnie jednak skończyłem gimnazjum. I okazało się, że dalej też muszę się uczyć. Trafiłem do technikum informatycznego w Pyskowicach. Tutaj na szczęście basenu już nie było. Czasy w technikum były najlepsze. Nauka bardzo dobrze mi szła. Miałem dość sporo informatyki i tematów, które mnie po prostu interesowały. 4 lata bardzo szybko zleciały. Ukończyłem technikum z wyróżnieniem, otrzymując też tytuł technika informatyka. Który finalnie niewiele się przydał. Ale go mam. No właśnie, mówimy, że to właśnie w technikum poznałem swoją pierwszą dziewczynę. Jeśli nie, to teraz mówię. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale zacząłem dzienne studia na Wydziale Elektrycznym na kierunku informatyki w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. O rany, jakie to skomplikowane. Każdy kolejny dzień na tej uczelni był coraz bardziej nudny i pchał mnie w kierunku pójścia do pracy, ale jakoś w tym tkwiłem. Ze wszystkich 9 czy 10 przedmiotów miałem tylko jeden przedmiot informatyczny, na którym mi dobrze szło. Na którym programowaliśmy. Wszystkie pozostałe to matematyka i fizyka na naprawdę rozszerzonym poziomie, czyli dla mnie czyste nudy. Po około 3 miesiącach porzuciłem studia i zacząłem szukać pracy w swoim zawodzie. Nie było łatwo. Brakowało doświadczenia w zawodzie, ewentualnie dokumentów o niepełnosprawności, a takie przynajmniej wtedy były wymogi, aby zacząć pracę. Serio. Po kilku miesiącach zacząłem szukać pracy gdziekolwiek i znalazłem pracę na ochronie w sklepie. Oczywiście nie byłem taki umięśniony w żadnym wypadku. 2 miesiąca pracy uległem wypadkowi podczas pościgu za złodziejem. Stąd właśnie moja blizna na ręce i wówczas jeszcze skręcony staw łokciowy. Powiem szczerze, nie bolało jakoś specjalnie. 11 września 2012 roku rozpocząłem pracę jako doradca klienta w sklepie budowlanym. W tym okresie też zamieszkałem sam, a właściwie to moja mama wyprowadziła się w stare, rodzinne strony, czyli do Jarosławia. Wracając jednak do pracy, to właśnie tutaj widziałem swoją karierę i życie. Tak. Rozwijać się właśnie w tym miejscu. Bardzo podobała mi się ta praca. Pomimo trudnych dojazdów na 2 autobusy i godzinne oczekiwanie na przesiadkę, naprawdę, podobała. Czy ewentualnie wstawanie o 3 w nocy, żeby zdążyć do pracy i wrócić między 16 a 17 do domu. Z czasem coraz częściej znajdował się ktoś, z kim mogą się zabrać do i z pracy. Jak to oglądacie, to dzięki za wsparcie. Wiecie, o kim mówię. Pozdro dla was. Po roku pracy w sklepie założyłem kanał na YouTube, aby wypełnić swój wolny czas poza pracą. Po kolejnych 3 latach okazało się, że kanał na YouTube wymaga nieco więcej czasu, niż się tego spodziewałem, a tego czasu niestety nie posiadałem. Przychodziłem do pracy zmęczony. Po pracy było jeszcze gorzej. Finalnie spałem po 3-4 godziny w ciągu doby, aby nadążyć zarówno z pracą, jak i moim hobby, czyli właśnie YouTube.
Po porozumieniu z dyrektorem sklepu zakończyłem pracę 10 września 2016 roku. Oczywiście większość moich znajomych, bliskich nie zrozumiała i nie rozumie, jak można zostawić pracę i nagrywać filmy na YouTube. Do tej pory większość jest zdziwiona. Podjąłem jednak decyzję. Jeżeli z mojego hobby wystarczy pieniędzy do następnego miesiąca, to poświęcam się w temu 100%. Październik 2016. Postanowiłem przeprowadzić się do rodziny w Jarosławiu. Stwierdziłem, że skoro mają miejsce i mogę u nich zamieszkać, to nie ma sensu samemu płacać całego mieszkania. Dzisiaj mamy kwiecień 2017. Cały czas staram się ulepszać to, co robię. Tworzyć coś nowego, śmiesznego, ciekawego, czasami głupiego. Co przyniesie przyszłość? Tego nie wiem. Pewnie jeżeli kanał się rozwinie, mnie uda się odłożyć nieco grosza, to ponownie przeprowadzę się na swoje. Mówiłem, że nie potrafię rysować.